Kolejny druk, projekt zgodnie z rezolucją w sprawie utrzymania w obrębie finansowania ze środków publicznych, środków zapisanych w ustawie o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, projekt grupy radnych, druk numer 1483R, referuje pan Janusz Kwajoł. Do druku wpłynęła poprawka, bardzo bym prosił się o spokój. Szanowni... Ja bardzo proszę o spokój, bo jeszcze dzisiaj świnka nie zarobiła, warto by coś zarobić. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wczoraj prasa informowała o tym, że są zamiary zabrania 40 milionów złotych, które rocznie Kraków dostaje na swoje zabytki. Cytują wprost ministra kultury, który mówi, że teraz już nie ma potrzeby, żeby wspomagać Kraków specjalnym funduszem. Kolejka potrzebujących jest długa, są pilniejsze potrzeby. Dlatego wystąpiłem do ministra finansów, żeby pieniądze, które Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dostaje z Kancelarii Prezydenta, zostały przesunięte do Ministerstwa Kultury. W związku z tym, proszę Państwa, chciałbym przypomnieć, że Rada Miasta Krakowa już w grudniu roku ubiegłego podjęła rezolucję w tej sprawie, którą skierowaliśmy wtedy w grudniu 2012 roku do pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do pani marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do prezesa Rady Ministrów. I to jest jak gdyby też odpowiedź do poprawki, która została wniesiona do druku 1483, zmieniającej, że nie do ministrów, tylko do premiera, że my do premiera wystąpiliśmy już w grudniu 2012 roku. I treść ewentualnie do zapoznania mam tutaj ze sobą. Czyli to jest odpowiedź na poprawkę, która została jak gdyby tamtą rezolucją w grudniu 2012 załatwiona. Dzisiaj sytuacja, proszę Państwa, jest inna. Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że zdajemy sobie sprawę, że 40 milionów, które dostaje Kraków co roku, jest zapisane w ustawie o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Żeby zabrać nam te pieniądze, trzeba zmienić ustawę. Ale sprytnie propozycja zostaje przedstawiona w ten sposób, że Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, które bardzo jest aktywne w tym temacie, dowodzi, że Kraków jest w świetnym stanie, że nie potrzeba zabytków już więcej dofinansowywać, że produkt Krakowa jest tak wielki, że znacznie przekracza średnią krajową, w związku z tym nie potrzeba tutaj dofinansować, bo stać Kraków na to, żeby sam sobie ułożył na swoje zabytki. I oczywiście ten sposób myślenia zyskuje poklask w innych miastach, również zabytkowych. Pojawiają się koncepcje, które minister kultury jak gdyby popiera, aby stworzyć, proszę Państwa, tak jak wspominamy w rezolucji, takie twory, które się będą nazywały albo Centralne Pogotowie Konserwatorskie lub Plan Ochrony Zabytków i w tym, że właśnie tworzę rozpuścić pieniądze, które jak gdyby do tej pory były zagwarantowane ustawą dla Krakowa. Również pojawiają się pomysły, aby równo dzielić na wszystkich, na wszystkie miasta zabytkowe pieniądze, które przeznaczamy na rewaloryzację zabytków Krakowa. Dlatego wydaje się, że ponownie jest bardzo potrzebny głos Rady Miasta Krakowa, który by uświadamiał, czym jest Kraków, jaką rolę odgrywa i co to jest dziedzictwo narodowe. Nie wszyscy chcą docenić tą rolę, że inwestowanie w zabytki nie może polegać na akcyjności. Inwestowanie w zabytki to jest proces ciągły. Jeżeli się przerwie renowację zabytków, to za 10 lat trzeba będzie wracać do tego tematu, bo one po prostu zniszczą. W związku z tym apelujemy do ministra kultury, który zwrócił się już do ministra finansów, aby przygotować odpowiednie zapisy zmieniające ustawę, która zabezpiecza finansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Zwracamy uwagę w tejże rezolucji na to, że aby dokonać tego, trzeba by było zmienić ustawę. W związku z tym apelujemy, aby nie prowadzić prac, które by uszczuplały wpływy do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytka Krakowa, które dzieli pieniądze, o których mówimy. Myślę, że głos Rady Miasta Krakowa skierowany do ministrów, którzy manipulują troszeczkę w tej chwili tymi pieniędzmi i tymi zapisami w ustawie, dobrze by było, żeby był mocno słyszalny, stąd moja prośba do Państwa Radnych o poparcie rezolucji, którą przygotowałem wczoraj dość późno, stąd chciałem przeprosić za błąd, który wkradł się w nazwę Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, którego jestem członkiem od lat 12. Radnym od lat 7, więc wydaje mi się, że powinienem się tym tematem zająć, a nazwałem go Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa i napisałem w nazwie zabytków z małej litery, stąd przepraszam za tą literówkę. Myślę, że na pewno Państwo wychwyciliście ten błąd. On został spowodowany późną porą przygotowywania tej rezolucji. Chciałbym również prosić Państwa o to, żebyście popierając tego typu nagłośnienie sprawy, apelowali również do naszych posłów i do naszych senatorów, aby wreszcie to lobby małopolskie okazało się bardziej skuteczne, bo przyznam szczerze, że czasem mam wątpliwości co do tego naszego lobby. Jeżeli nawet w tej sprawie, które w tamtej epoce zostały zagwarantowane dla Krakowa, dziś stracimy, to znaczy, że to lobby nie działa. Stąd proszę Państwa o to, abyście swoich posłów, swoich senatorów uczulili, że są sprawy, które powinny być bardziej przez nich nagłośnione, bardziej przez nich jak gdyby lobbowane, ponieważ nie można tak spolegliwie spojrzeć na tego rodzaju działalność. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa, bardzo proszę, Pan Mirosław Gilarski. Potem Stanisław Rachwał. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym tylko dopytać o tą rezolucję, o której tutaj Pan Przewodniczący Janusz Fajoł mówił, mówiąc, że już zwracaliśmy się z rezolucją do Prezydenta, jak rozumiem też i do Premiera, żeby coś więcej, bo ja akurat tej rezolucji nie pamiętam, natomiast interesuje mnie, czego ta rezolucja dotyczyła i jaka była odpowiedź od Prezydenta i od Premiera, bo jak rozumiem rezolucja, tak jak każda inna uchwała Rady Miasta Krakowa, powinna mieć odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Stanisław Rachwał. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja oczywiście w pełni popieram to, co powiedział kolega Janusz. Wiadomo, że szacunkiem do innych miast, może i zacnych, ale one nie wszystkie były stolicami, dawnymi stolicami Polski. W związku z tym ta tradycja Krakowa jest chyba znacząca i te środki, oczywiście jeżeli Państwo chce dać środki dla innych miast, to po prostu tylko należy zwiększyć tę kwotę. No i tyle. Kraków dostawał, co dostawał, a on by zwiększyć. Ale ja mam takie formalne, Panie Przewodniczący, mam takie formalne zapytanie, bo nie wiem, tutaj w treści tej rezolucji, to może być, nie wiem, tu jest napisane do panów ministrów, czyli nie wiem, czy pan uwzględnił to, że to również jest do premiera, prawda? No, ale że nie jest do premiera. No dobrze, ale tu w treści pisze, że Rada Miasta zwraca się do ministrów, więc trzeba również dopisać, tak jest. Natomiast moim skromnym zdaniem ta rezolucja, po pierwsze, powinna być skierowana do Prezydenta Polski, powinna być skierowana do premiera i do posłów i senatorów, ponieważ pan przewodniczący powiedział, że to wymaga zmiany ustawowej, więc musimy również się zwrócić do parlamentarzystów, ponieważ oni będą dokonywać ewentualnej zmiany na niekorzyść Krakowa, więc wydaje mi się, że szacunkiem do ministrów nie wystarczy tylko skierować do samych ministrów, bo dzisiaj minister jest, a jutro może nie być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Małgorzata Jantos. Potem Jerzy Fedorowicz, bardzo proszę.
kobiety mają pierwszeństwo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ścisłość, to nie do premiera, tylko do marszałka Sejmu, bo tak wygląda sprawa chyba legislacyjna. W ten sposób powinno się zrobić, jeśli w ogóle byśmy dokonywali jakiejkolwiek poprawki na tym etapie. No to szanowny radny sobie przypomni, jak to wygląda sprawa podejmowania uchwał, też na zasadzie paralelnej, to znaczy jak to wygląda u nas w mieście. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Fedorowicz, zanim pan... Za chwilę, proszę się nie denerwować. Pan jest projektodawcą rezolucji, spokojnie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak Państwo może pamiętacie, co jakiś czas pojawiają się takie głosy z Warszawy, z innych miast Polski, aby te pieniądze płynące do Krakowa od 20 chyba 5 lat, od 85 roku zastopować, żeby przekazać je innym miastom, również mającym zabytki, może nie tak spektakularne jak w Krakowie, ale wymagające sporych prac. I w tym kontekście słowa ministra, które padły dwa dni temu, są trochę dla mnie niepokojące. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że około 2 albo 3 tygodni temu obradowało tutaj w tej sali Sejmowa Komisja Kultury i Środków Masowego Przekazu i również była mowa na temat przede wszystkim krakowskich zabytków, bo rozmawialiśmy o Parku Kulturowym i padały też słowa i pytania o sprawy związane z Narodowym Funduszem i Społecznym Funduszem Ratowania Zabytków Krakowa i była obecna pani wiceminister Omilianowska i zaprzeczyła, że takie działania będą prowadzone, więc słowa ministra trochę no albo nawet sporo mnie zaskakują, dlatego musimy jak najszybciej na nie zareagować i bardzo słuszna ta rezolucja, którą powinniśmy przyjąć, myślę, że skierować bezpośrednio do ministra, bo to jego słowa padły z jego ust i trzeba ten nasz sprzeciw mocno tu wyrazić jako Rady Miasta Krakowa. Przypominam, że miasto też się włącza w odbudowę zabytków i mamy swoje środki, które przeznaczamy, a właściciele zabytków dokładają drugie 50% i to jest wspólna kooperacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, projektodawca Janusz Bajuk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że najlepiej będzie, jeżeli przeczytam treść rezolucji, którą w grudniu 2012 roku przyjęliśmy jako Rada Miasta Krakowa i skierowaliśmy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. To jest jak gdyby odpowiedź pana na zapytanie pana radnego Gilarskiego. Rezolucja brzmiała w ten sposób. Kraków, dawna stolica Polski, to zbiór pamiątek historycznych o wyjątkowym znaczeniu dla kraju. Kraków to również najlepiej rozpoznawalna w Europie i na świecie marka Polski. Dziedzictwo kulturowe Krakowa sprawia, że nasze miasto zasługuje na szczególne traktowanie. Krakowski Kazimierz jako dawne miasto kultury chrześcijańskiej i żydowskiej jest natomiast atrakcją dla całego świata. Dlatego w czerwcu 1978 roku Kraków został wpisany na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Od 1985 roku środki finansowe na ratowanie Starego Krakowa zapewnia ustawa tworząca Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Środki te rozdziela Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele polskiej kultury i nauki, powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki tym działaniom Stary Kraków, przez lata niszczony przez działalność Huty imienia Lenina i Huty Aluminium w Skawinie, zaczął odzyskiwać dawny blask, ciesząc oczy prawie 9 milionów turystów odwiedzających rocznie nasze miasto. Istnienie Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa gwarantuje także pozyskiwanie równorzędnych środków wydatkowanych na odnowę zabytkowych budowli przez ich właścicieli. Rada Miasta Krakowa
miasta królewskiego i papieskiego, będącego przedmiotem dumy wszystkich Polaków, zwraca się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań dotyczących utrzymywania funkcjonowania Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i pozostawienia go w gestii Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wielkie znaczenie ma fakt, że renowacja zabytków Krakowa odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Miasta Krakowa uznaje również za istotne sprawowanie kontroli nad środkami Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, będący realizacją idei działalności społecznej na rzecz dobra wspólnego. Rada Miasta Krakowa apeluje do władz Rzeczpospolitej Polskiej o utrzymanie w przyszłości dotacji z budżetu państwa na cel, jakim jest ratowanie zaliczanych do światowego dziedzictwa kulturowego zabytków Krakowa. I było krótkie uzasadnienie i do wiadomości posłowie i senatorowie z Krakowa i Małopolski. I tu odpowiedź nie była istotna. Odpowiedź nie nadeszła z żadnej z tych instytucji, ale zaistnienie tej rezolucji musiało dotrzeć do każdej z tych instytucji. W związku z tym nasz cel został spełniony. Odpowiedzi nie było. Dzisiaj rezolucja ma inny wymiar, jest skierowana do ludzi, którzy podejmują dzisiaj już bezpośrednie działanie, ponieważ minister kultury zapowiedział, że występuje do ministra finansów i wpiszemy rezolucję do tych dwóch ludzi, którzy już podjęli konkretne działanie. W związku z tym treść jest inna, a wymowa faktów podobna. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie nad poprawką i rezolucją odbędzie się w bloku głosowań.